Dobra. Witam wszystkich na ponownym nagraniu. Akurat ze mną jest ponownie też Marek z Palety CAD. Dzień dobry. Dzisiaj będziemy chcieli Wam pokazać zabudowę pod skosem. Mam klienta, który potrzebuje takie meble, żebym mu zrobił, i Marek mi dzisiaj pomoże zrobić taką zabudowę pod skosem. W programie Palety CAD jest to bardzo łatwe do zrobienia. Mam nadzieję, że będziecie tutaj rozumieli, co my tutaj robimy. I że Wam się też spodoba. Ja przypominam, że też sponsorem dzisiejszego programu jest Palety CAD. No i zachęcam, jeżeli jesteście zainteresowani zakupem albo bierzecie pod uwagę taki zakup, to pamiętajcie, że macie tutaj na hasło TOKADO przy zakupie albo 5% zniżki na zakup, albo 2 godziny więcej materiału takiego szkoleniowego od tutaj z Markiem. Więc warto, bo Marek ma dużą wiedzę na temat tego programu i jeżeli będziecie mieć jakieś zagwozdki, czy jakieś takie problemy wdrożeniowe, czy coś nie będziecie wiedzieć, to na pewno Wam pomoże. A my zaczynamy projektowanie. No, witam też wszystkich bardzo serdecznie. Wiedzę, czy dużo mam, nie wiem, ale zawsze staram się pomóc, jak mogę. No i o to chodzi, żeby był kontakt fajny, że i też myślę, że nie powinny się osoby tutaj jakby hamować przed takim telefonem do Ciebie, nie? Tak, ja zawsze każdemu mówię, jeśli ktoś się na czymś zastanawia dłużej jak 10 minut, szkoda czasu, po prostu zadzwonić tu do nas i od razu działamy, jeśli tak, nikogo innego nie mamy na linii. Dokładnie, bo się zablokujecie na jakimś temacie, będziecie szukać, czas będzie leciał, a tak Marek jest w zasadzie, no wiesz, on wie wszystko tutaj na temat tego programu, więc na pewno Wam pomoże praktycznie, wiesz, no, małe połączenie chwilowe, 10-minutowe i jest temat rozwiązany. No, dzisiaj będziemy szafę w zabudowie robić pod dwoma skosami. Tutaj mi, Karol, wcześniej posłałeś wymiary pomieszczenia. Projekt przygotowali żeśmy już wcześniej. Nie wiem, co tak to tu będzie wyglądać. O, to bardzo fajnie widać na tej kamerze. Ustaliliśmy, że jeśli chcielibyście też widzieć, jak się projektuje takie pomieszczenie, no to dajcie znać, to też nagramy coś takiego, nie? Najlepiej tak, bo powiem szczerze, że no tutaj temat dzisiejszy nie jest łatwym tematem, bo te skosy, wiadomo, że u nas wykonawców takich mebli, no to taki jest po prostu no utrudniony temat i są problemy, żeby to wykonać, i czasowe, i ogólnie tam skosy się nie zgadzają bardzo często, jakieś wymiary nie pasują, więc mamy przeważnie przy tych kwestiach dużo myślenia. Tutaj akurat program jakby nas tutaj troszeczkę zwolni z myślenia pod kątem właśnie ustawiania kątów, bo on to zrobi automatycznie. Myślę, że to też jest fajne. No tak, wystarczy podać te odległości, co się pomierzyło na pomiarze, i to praktycznie program zrobi wszystko za nas. Tak, my się w pewien sposób będziemy dzisiaj zabezpieczać taką blendą, która będzie szła i górą, i bokami. Tylko w jednym miejscu nie będzie tego, żeby podział był w miarę taki fajny do jakby odbioru wizualnego, ale tak to zabezpieczymy się, bo z pomiarów, jakbyście zobaczyli te pomiary, to tam dużo rzeczy się nie zgadzało, więc ja wolę być pewny, że zabudowa wejdzie praktycznie, a my się będziemy po prostu bardziej męczyli z blendami na miejscu. No, jeśli robimy te blendy, najłatwiej jest to zrobić przy takim ustawieniu ścian, skosów, dachu. Ręcznie, formatka po formacie, kilka blend powkładać, później je można pociąć. Jeśli one będą miały powyżej tych 2,80 m, to w danym miejscu, gdzie jest jakieś łączenie, albo gdzie tego nie widać, na szafkach na przykład, to można to uciąć. My na razie sobie skorzystamy z tego, że w programie jest możliwość praktycznie dowolnej długości blendy włożyć, nie? Czyli na samym początku włożymy tu od samej podłogi, pod sam sufit. I też taką włożymy tutaj. Trzeba jedynie pamiętać, co? Żeby ją obrócić tak, jak ma stać. Też warto sobie zanotować, że ten punkt, za który my trzymiemy, to jest ten punkt początkowy układu współrzędnych tych blend. Ja już to kilka razy tłumaczyłem i zawsze staram się to każdemu na szkoleniu powtarzać, że od tego punktu tutaj, gdzie jest te osie są pokazane, jeśli ja teraz tą blendę wydłużę, bo na przykład to w projekcie tak by mi wychodziła, ale wiadomo, że ja sobie dodam na przykład 3 cm, to ja mam pewność, że ta blenda mi się przedłuży tu na górze.
bo odtąd ona mierzy, nie? Metr, dwa, trzy metry Tak, i plus trzy okej, okay, wiem, o co centymetry. chodzi. No, bo gdybyśmy chcieli skracać, to nie musimy ją znowu przesuwać, nie? Tak. Marku, jeszcze jedna taka sprawa, bo ciebie się ostatnio wyświetlały skróty klawiszowe. Czy możesz to w miarę szybko włączyć, czy to będzie problem? Jasne, jasne. Nie, 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 już to zaraz to Bo warto włączę. by było, żeby jednak to było, a też Wam zwracam uwagę, że będą się te skróty wyświetlały i zawsze, jeżeli będziecie się nad czym zastanawiać, jak to było, gdzieś jakieś obroty zrobione, jakieś tam powiedzmy poruszanie się na projekcie, to będziecie widzieli to po prostu w dolnym lewym rogu to przeważnie się wyświetlało. Tak. Już do tego przechodzę. Tylko włączę sobie odpowiednie okno. No my tu będziemy dzielić na takie słupki dosyć wysokie. O, to jest O, to. Fajnie, teraz. super. I już będziemy mieć też dodatkowe To informacje, jest nie? po Z to, tego projektowania. żebyście widzieli, co robię. Na przykład chcę skopiować, no to sobie kopiuję w jedno miejsce, potwierdzam, przesuwam i od razu tutaj macie pokazane, co kliknąłem sobie. Dokładnie, fajne to jest. No. W tym miejscu. I teraz sam obrót, to jest literka R, nie? Nie wiadomo, że mi łatwiej będzie z tego miejsca tu obracać, jeśli będę przyłożę w to miejsce. Dlaczego? Bo teraz przesunąłem sobie ten punkcik obrotu. Jeśli nacisnę R, to tak jakby tutaj trzymiemy tą formatkę. Więc ja śmiało mogę złapać formatkę i przyrównać do pomierzonej ściany. Czy tu w tym wypadku zabudowy skośnej, nie? Tak. No i jedynie co. O, i to jest właśnie to. Tu wiem, że tutaj odtąd mi się mierzy ta formatka. No to nie jest to problemem, żebym tutaj wpisał ten wymiar, jaki jest mi potrzebny, i wiem, że ona mi się skróci do dotąd. Danego wymiaru. Do tego wymiaru, nie? Nie muszę tego Tak. przesuwać. Tak. Ja bym tak zostawił, bo z tego co widziałem, tutaj już nie będziemy robić blendy, tak? Będziemy robić tylko w pionie, a pod spodem nie. Tu w pionie jeszcze. Tylko w pionie będziemy robić. Ok, no to skopiujmy tą blendę literką K. Jeśli naciśniemy R, to tutaj możemy sobie wpisać 0 z powrotem, żeby nam wróciła. I teraz jak obracamy, no to na strzałkach. Nie? Okay. Tak jak widok nam No. pokazuje. No, no rozumiem. Na No pewno i będziemy je zamawiać, a jeżeli dojdzie do zamówienia, po prostu będziemy zamawiać tak czy tak te blendy dłuższe, żeby do docięcia były. Znaczy, tak samo ja też każdemu radzę, bo program się nie myli. Jeśli my tutaj taką blendę sobie wstawimy, to taka wyjdzie na liście formatek do zamówienia, tak? Nic Tak. nie stoi na przeszkodzie, żeby do każdej blendy sobie dopisać te 3 cm, jeśli już ją wstawiamy. Niczemu to nie przeszkadza, a my mamy pewność, że mamy co dociąć później u klienta tutaj, tak? Jeśli zobaczymy Tak, sobie tak, tu tak. w tym widoku, to po prostu będzie wchodziło w ścianę. Przy fotorealistyce Dokładnie. najwyższej klasy linie krawędzi po prostu znikają, tego nie będzie widać, nie? O, Dobrze, będzie coś dobrze. takiego. Super. Czyli tu na dole, nie? Tak, i tu kontynuujemy i w dół schodzimy. I w dół, no to tą sobie skopiujemy, literka K, w dół. Ja ją przesunę za ten narożnik. I teraz mogę ją wyrównać, nie? Bo mam tu dalej ten punkt. Trochę inny kąt tutaj na tej ścianie wyszedł. No i długość stąd biorę. Długość jeszcze dalej, tak, tutaj dotąd. Aż tu? Tak. I jeszcze dalej. I jeszcze dalej, może by tak. No to wpiszmy sobie tu 80. No, A, jeszcze ona więcej. musi. A, dobra, musi być przecięcie. Ona musi, tak, musi być dalej. No to odtąd. Aż dotąd. Minimum, nie? Minimum, tak. Tak, i teraz tu możemy dodać te 2 centymetry. O. Dokładnie. No i teraz tą. Czemu kopiuję różne blendy? Z wygody. Nie muszę ich obracać. Okej. Okay. Tu na pewno będziemy robili blendę od 10 cm dopiero w górę, bo tam przyjdzie cokół po całości z przodu, tu też? więc tu też. To wyrównamy z szafkami, jak postawimy najwyżej. No, ale to możemy ją dźwignąć tu o o dyszkę. 10, nie? I Do tak może góry. być. No.
Wiadomo, że ta blenda najdłuższa lewa to będzie musiała być z dwóch blend złożona, no bo takiego wymiaru długości nie mamy. Mamy dosyć niestandardową wysokość pomieszczenia, bo 3 metry i 4 centymetry bo bodajże tam było. Teoretycznie, żeby te cięcie zrobić za tą belką tutaj konstrukcyjną w pomieszczeniu, nie? No to potem zobaczymy. To potem, jak ułożymy sobie szafki, to wyjdzie. To zrobimy tak. Od lewej strony myśmy mieli mierzyć, żeby te szafki były na 550 szerokości. Po to, aby gdy patrzymy sobie z góry, one tutaj przy otwieraniu nam się zmieściły, nie? Bo tu no, narysowaliśmy sobie linię pomocniczą. Tak, bo żeby nie było łatwo w życiu, tak, no to zawsze musi być jakiś problem. No i tutaj znowu musimy uważać na belkę, która idzie przed naszymi meblami, więc nie możemy sobie słupków ustawić na 60 albo 62, bo za chwilę nam się fronty nie otworzą, więc to życie, że tak powiem, cały czas coś wynika i na coś trzeba zwracać uwagę. Pierwszy słupek na 550 i chyba będziemy kontynuować prawie do końca ten wymiar. Okej. I teraz pytanie. Tutaj patrzę właśnie, tu miałby być słupek nie do belki, bo nie belka do jest trochę wyżej jak ten dach tutaj, nie? Dokładnie. Ta belka wchodzi jakby w dach, który my tu widzimy no, z innego widoku, co było na początku pokazane. No tutaj to o, jest widoczne, tutaj. Nie? Dokładnie, tutaj, dokładnie. Dobra, no to zwykły korpus na razie wyciągniemy sobie. Też każdego zawsze zachęcam, bo to jest powtarzalność teraz tych szaf. Jeśli to są indywidualne projekty, to zawsze każdemu mówię, że jak się zrobi swój korpus, który będzie w tym projekcie używany, bo na przykład na wypadku będzie nakładane, strona lewa i strona prawa będzie nakładana na wieniec dolny. Tutaj też będzie nakładane? Nie, wieniec tu jest górny? Tak, tu zostaje, tu zostaje. Tutaj ma tak zostać, nie? Ale to od razu wejdziemy. Damy sobie tutaj nóżki, czyli po prostu toku na 100. To nie jest żadna szafa otwierająca, więc tych odbojników tutaj też nie chcemy. Klikamy raz. No i zaczytujemy z biblioteki nóżki, jakie tu z wurta. Mamy. Z wirta na przykład, z wurta. I tutaj też o tym żeśmy rozmawiali. Te nóżki pojawią się po centymetrze od przedniej krawędzi wieńca dolnego. Jakby patrząc to tutaj zróbmy, z góry, tak? No, to zróbmy. Więc jeśli tu ma być płyta. Koło 30 mm, żeby było. Tak, takie coś. Jeśli to są nóżki, gdzie mają podtrzymywać właśnie stronę lewą i stronę prawą. Myśmy akurat tutaj postawili stronę lewą i prawą na wieńcu dolnym, ale to też tutaj warto zostawić sobie te 0 na przykład, nie? Ale można wpisać swoją wartość. Tak. No i co? No i okej. Okay. Okay. No to są takie podstawy, które już na filmie były chyba poruszane, jeśli pamiętam. I co tu jeszcze chcieliśmy zmieniać? Front, jeśli chodzi o szczeliny wokół korpusu, nie? Tak. Dół 0. Dół 0, właśnie chciałem zapytać, jak bok, robimy. Po no, bokach bok ile? 2 i 2. A tu u góry, na którym będzie kolejny korpus i tu między tymi trójeczka. Frontami? Też tu 3. Ok, dobra. No dobrze, ok. No i tu wysokość sobie zmierzmy. Plecy nabijane to chyba z automatu były, nie? Tak. Sprawdzimy zaraz. Czyli jedziemy odtąd. Zablokowałem sobie tą oś. Aż do podłogi. Wysokość, szerokość zobaczymy 550. Powinno wejść dwie te szafki. I tutaj głębokość. Tutaj tą linię zabudowy tych mebli żeśmy sobie zrobili, ale to sobie zmierzymy odtąd do końca i pomniejszone o tą przestrzeń tam z tyłu, ile one by miało mieć. Około 10 mm mniejsze tyłem. Ok. I to jest wartość tak jakby brutto. Ta głębokość tej szafki tutaj jest razem z plecami, czyli z HDF-ką 3 mm, jak dobrze pamiętam. Tak. Zobaczmy. Z trójką. Oraz frontem, który jest grubości 18, nie? Tak. Okay. Tu front jeszcze możemy zmienić, widzisz, bo mi się przypomniało, że fronty będą z innego producenta i 19 płyta, bo to
Wiem, że też jest ważne, żeby na początku najlepiej sobie zrobić, nie? No okej, okay, no to tu. Tylko trzeba pamiętać, że wiemy, że producent ma 19, to zamawiam 19. Jeśli klient Tak. sobie zażyczy kogoś, kto robi tylko 18, no to później na liście, jeśli w programie o tym zapomnimy, trzeba będzie wszędzie tą grubość zmienić na 18, nie? No bo to. Tak, Albo tak. producent wam podeśle, że to chyba się ktoś pomylił i tam chyba mają być 18, no to. To trzeba o tym pamiętać, nie? Okej, okay, okej. Okay. No i przyłożymy tutaj ten mebel od razu Do blendy. do tej blendy, tak. Jakby to miało być tu. Ale miałby być cofnięty o ten centymetr, nie? Tu. Ok. Od razu możemy sobie, bo nie zrobiliśmy tego, te blendy wysunąć też na równo z tą naszą linią, nie? Tak, tu tak. możemy sobie to ukryć. O. I tu teraz będziemy mieć te blendy. No, to jest sprawa łatwa, bo ich sobie tu możemy zaznaczyć. Zobaczmy. Wszystkie, nie? No to po prostu literką V łapię i wyrównuję. Co to zrobić drugim sposobem? To się pochwalę. Można wszystkie zaznaczyć. Zaznaczyć jeszcze tą szafkę i do tej szafki dolną krawędzią. Tak? I wskoczy same. Nie trzeba nic ręcznie przesuwać ręcznie. O. To jest dostępne w tym widoku akurat. Nie, to jest w każdym, tylko o. Jeśli ja w tym widoku patrzę, no to przyrównuję tą blendę do dolnej krawędzi patrząc tu. Jeśli kliknę tu, no to przyrównuję to, tu nie wiem czy to widać, tu nam się pokażą kropkowane miejsca, gdzie ta blenda skoczy. Do dolnej krawędzi patrząc w tym widoku, czyli tak jak patrzymy, tak te guziki tu działają, nie? Czyli Działają. Jak na dół, to na dół, w tym wypadku to jest do przodu, nie? Ale patrzymy z góry, więc dla programu to jest dół. Tak. Dobrze, no i jeszcze raz taką szafę skopiujmy, nie? Ale może wejdźmy i wyłączmy jej uchwyt, nie? Możemy wyłączyć uchwyt, tak. Zawiasy, jeżeli są na prawej, to damy na w sumie lewą. Możemy zostawić. Możemy zostawić. A, możemy zostawić, no. Tak, bo tu się nam będzie otwierało wszystko pod skosem. I tak myślę jeszcze, Marku, bo my teraz żeśmy na styk dojechali do górnego, że tak powiem, tego obniżenia sufitu, nie? A tam jest blenda. No właśnie, tylko tak się myślę, czy może chociaż 5-milimetrowy luz zrobić górą. W sensie tego całego słupka, bo jak będziesz go teraz jakby próbował skopiować, to się skopiuje wszystko tak samo, nie? Mam na myśli tutaj tą górę właśnie. Tą też pomniejszyć o te 5 mm, tak? O te 5 mm całość pomniejsz jeszcze, dobra? No okej. Okay. Okej. Okay. Dobra. No i literka K. Enter i zobaczmy, czy nam to wyszło. To sobie czy nie ukryjemy. Trzeba skrócić. No i byłoby chyba dobrze, nie? No ja myślę, że to będzie ok. Tutaj trochę wyjdzie pewnie jakieś łączenie. Zobaczymy, jak to nam tutaj zrobi ten. No bo teoretycznie moglibyśmy o 6 mm każdy z tych korpusów powiększyć, nie? Żeby były równe. Możemy, bo mamy miejsce. No? Do to blendy, na nie? Pewno do blendy, tak, tak. Bo gdyby one były do samej góry, to byśmy je pomniejszyli o 1,5 mm, to by było bez sensu, nie? Tak, to już byśmy pewnie zostawili tak, jak jest. Okej. Okay. Albo blendę powiększę, tylko tą jedną. Też mogę tak zrobić, nie? Po szerokości tą blendę powiększyć. Mówię o tej z lewej strony, żeby ja ją zrobię po prostu 6,5 na przykład. No też można. No, to a te dwa słupki możesz dociągnąć po prostu do prawego tego narożnika i tyle. No, to już kwestia później sprawdzenia dokładnie, bo gdybyśmy poszli z drugiej strony, to tutaj by był, ja nie wiem, czy nie byłoby wygodniej tą powiększyć.
Aha, szafkę. Nie, 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 tą blendę poszerzyć. Aha. No Bo też tu może każdy, być. bo tu każdy Też element, może być. jeśli masz wyliczone z tego, co mi tu pokazałeś, to każdy z tych korpusów będzie miał po 550, 550 i to jeszcze Tak. 3 wejdą i ten ostatni, no ile wyjdzie? 309, 310. Tak, 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 tak. No To możesz też to więc powiększyć. No, teoretycznie, możesz. jeśli my go tutaj o te 12, no to zamiast 309 będzie miał tam te 290 coś, nie? Dobra, dobra. 281 dokładnie, no. Może tak 9. być. No ale to zróbmy tak, jak chciałeś. Ja się nie wtrącam. Nie, Czyli ale tego. to ta sugestia twoja też, co to bez różnicy, która blenda jest powiększona. No. No to jest centymetr. Czy klient będzie się zastanawiał, czy to tam ma ten centymetr więcej, czy mniej, nie wiem. No. Też nie I wiem. tak te ściany nie są nigdy na tyle równo, że ta blenda po całości ma ten centymetr. Nie? No i z racji tego właśnie, znowu, ja wiem, że ta oś jest tu, tak? I poszerzyłem to i wiedziałem, że mi pójdzie w tą stronę. W tym wypadku, jakbym ją poszerzył, to ta blenda by mi uciekła poza w ścianę i musiałby ją przesunąć w lewo znowu, nie? W lewo. Ok, wiem, o co chodzi tutaj z tym. Dobra, no to co, kolejny korpus, tym razem skośny. Kilka ma dwa razy. Tylko pamiętaj, że będziemy jeszcze musieli tutaj zrobić jakby korpus o wysokości 2150, czyli ten górny korpus, który teraz robisz, już byśmy musieli teraz te dwa przerobić, żeby ten trzeci nam wyszedł i na który ty będziesz kładł osobną szafkę pod skosem, nie? Aha, czyli chcę, żeby one były na 2150, a front był aż Korpus. tu. A front był właśnie tak jak teraz. 2150. Dobra, wpiszmy to. Okej. Dlaczego ja tak chcę? Słuchajcie, dlatego że ja będę miał ciężko wejść z takimi słupkami na piętro, a to jest wysoko, a schody są dosyć zakręcone mocno, więc ja muszę troszeczkę te słupki zrobić takie bardziej zgrabniejsze, żeby to bez problemu weszło nam. No okej, no to co? Tutaj to wyłączamy. Wpisujemy tu 530 mniej to jest. Włączamy front. I głębokość odejmujemy 19, bo nie będzie tu tego frontu, tylko z szafki dolniej. I co jeszcze te zrobimy to tak? Tu już normalnie jak szafka wisząca, czyli robimy tak jak góra. Tak. Przyklikamy. A, frontu to nie będzie, dobra. Ok. No i super. Nie? No tylko teraz jak to jest. Tu trzeba wejść i ten front. Wydłużyć. Ile ja to mówiłem? 530? Już nie tak, pamiętam. 530, no. Minus 530 i z góry 3 mm ma być fuga, nie? No to nie, a nie Tak. 530 poza korpus ma wychodzić ta formatka, tylko Tak, poza. 530 poza korpus i 3 Tak. mm mniej, żeby było widać wieniec górny tego korpusu wyżej. Nie wiem, czy się jasno wyraziłem, Ja ale by to nie zaraz rozumiem, czemu zobaczymy. tam, no, czemu tam na przykład odjąłeś to zamiast dodać? Jak to działa, że to ty odjąłeś Już z tego mówiłem. wymiaru? Już przedstawiam. O, mamy tą jedną szafkę, nie? No. I teraz tak, my tam wpisujemy w tych ustawieniach, tam było 2 mm, 2 mm, 0 na dole. I tu jest 2 mm. Ale jak ja bym chciał, żeby 2 mm wystawało, to bym wpisał minus 2. A ja chcę, żeby to wystawało 530. Rozumiesz? Teraz już? No, bo ja bym tutaj Jakbym tutaj tak. Chciał, żeby. Tu mam na zero, nie? Jakbym chciał, Tak. żeby mi na przykład te drzwi przykrywały na przykład tam ten wieniec dolny, to wpiszę minus 80, tam zostawiam 2 cm, jakby jakiś klocek Lego był przy otwieraniu, żeby nie uszkodzić płyty, nie? Ok, czyli poza korpusem powiedzmy, to już jest minusowe. Tu się robią, nie dodajemy nic, tylko minusujemy po prostu. Czy do góry, czy Tak, na że dole. on. Ok. Tak, że ona minusie poza korpus pójdzie, poza obrys korpusu Ok. pójdzie do góry. Ok. Może się to mylić, bo wyciągamy to do góry. Jakbyśmy robili tu na dół, Właśnie. no to by było też minus, tylko że w dół, nie? Jak W w dół, lewo, no może to przez to. minus też, nie? Wiem, o co chodzi już teraz. Jeśli No. mamy tu jakąś na przykład blendę albo coś,
i tutaj mamy wąskie pomieszczenie, to możemy to przykryć dojście, żeby było do jakichś rurek się tym spotkało. No to tak klienci robią, że przedłużają sobie ten front o 150 i tam Tak. jest coś schowane, nie wiem. Tak, 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 tak. Okej, dobra, to mamy tak. I w I tutaj sumie musimy zrobić to to może. samo, nie? Ale to zrobimy to tak. No Skopiujemy właśnie, to sobie skopiować. raz. I tego też raz. Nie? No i super. Zobaczmy to tu. Czy no to wychodzi tak jak przedtem? Co No do i o to milimetra. chodzi. No, dobrze, Szkoda, że dobrze, tak super. na żywo może czasami nie wyjść, nie? Tutaj chcieliśmy 3, nie? Jest Tak, 3. tutaj 3 jest, dobra. Czyli nie odjąłem minus 530, tylko 530 530. minus te 3, Plus nie? i minus jeszcze te 3, dobra. Dobra, no to co, ten... aha, czyli jeszcze jeden taki korpus, kopiujmy go. Tak. Raz, czy jeszcze raz wejdzie? Kurczę, no prawie. No to tego zrobimy już z tym małym... może być. Z tym Może małym być? takim, no, skosem. Tu damy Aha, też no. korpus taki, gdzie tutaj będzie miał 36 stronę prawą. Do tego już usunę, bo na mnie pasi. Przedamy skate. Ok. No to co? Temu tutaj ten front tylko schowiemy, nie? Podział frontu. Żebyśmy tutaj mogli sobie zwymiarować i włożyć. O ten. Nie, czyli na prawą. Krótką wysokość. Tutaj nakładamy też jeszcze więcej, więcej górne. Na tych Tak, skosach. A tu tak. zostawiamy jakby wiszącą, tak? Tak, tak, tak. No i co? Wysokość mierzymy? No i dobrze, to czyli tak, wysokość sobie pobieramy z tego, szerokość też pobieramy i w zasadzie głębokość, aby co zmieniamy, nie? No, szerokość tam była 550, nie, więc. No. 500, no, 550. Krótka wysokość. Odtąd do blendy, nie? I co jeszcze? O czym zapomnieliśmy? Głębokość. Aha, głębokość, ok. Nie pamiętam, jaka była. Weźmy to stąd w takim razie. Odtąd dotąd i to było minus centymetr, nie? Tak. I front wyłączamy. Tak. O właśnie. Front trzeba wyłączyć. Tak, no to jeszcze minus 19, nie? Tak. Ok. No i stawiamy to, żeby każdy widział w tym miejscu. No i super. Wyszło? Tylko przesunąć do przodu trzeba pewnie. O. No tak, żeby to było równo właśnie z tym. Aha, ja to literkę C nacisnąłem zamiast literkę V. Sobie tylko zmierzyłem. Dobra, przesunięcie. I teraz możemy naciąć ten front, który był w tym korpusie. Czyli trzeba po prostu zaznaczyć tą formatkę literką E. Przerzucić zawiasy najpierw. Czyli podział frontu. Bo my zawiasy będą z tej, nie? Po lewej, tak. Czyli tu. Ok. Czy on na przykład, jeżeli będzie miał za blisko górnej części, gdzie będzie skos, to on sobie automatycznie obniży ten zawias? Czy my musimy teraz... Musimy to skontrolować. Jeśli ten skos byłby tutaj nie tak jak teraz, że wychodzi, tylko poszedłby tak, wiadomo, po tym zawiasie, to po prostu w tym poglądzie musimy to skontrolować i wtedy go obniżyć w No to ustawieniach. już tak, już będzie problem, żeby to nawiercić. To jeżeli bym teraz chciał obniżyć, jak już jesteśmy przy tym temacie, to pokaż może wszystkim, jak to się robi na szybko. No jednorazowo w danym froncie. W danym korpusie i w jego froncie. Teraz w nowej technice meblowej są nowe okucia. To jest nowa inteligencja trochę. Inaczej to wygląda. I tutaj mamy 80 od góry, nie? No to możemy tutaj kliknąć, że od góry ma być
No, zróbmy 120 na przykład. 120, nie? No tak na szybko. No. Można by tam było wpisać 120 od góry i on wtedy ich równo rozłoży, a moglibyśmy wpisać, że tylko ten górny ma być obniżony. Wtedy te zawiasy niżej by się trzymały na tych samych wysokościach, co tutaj w tych korpusach, nie? No to tak by było nawet najlepiej, nie? No ale to teraz, co żeśmy wpisali, to już automatycznie no właśnie. Mhm. Czyli on zaczyna tak jakby tutaj, tylko myśmy mu obniżyli, zmniejszyli tak jakby tą długość tego, nie? Że tak. On ma nie liczyć od 80, tylko od 120, nie? Więc tutaj jak było 600 pomiędzy nimi, no to tu będzie 590 albo ileś tam, nie? 80 coś. No dobra, aha, no i to teraz możemy to uciąć, tak? Tak, możemy to uciąć. No to, czyli wyborze pojedyncze wybieram ten front. Czy ja bym się tu zdecydował? Możemy zrobić trik, bo tu wiadomo, by musiał być 3 mm, nie? Tak. Ale możemy po tej linii, zobaczmy, czy nam to będzie. Tutaj w edycji mam coś takiego jak cięcie. I czy ja będę mógł równoległą do tej linii poprowadzić w jakiś sposób? Chyba nie. Chwilkę. Nie da się tak zrobić, bo tu nie ma żadnego punktu zaczepu. Tak. To najprostszym rozwiązaniem jest po prostu wejście do tej szafki tutaj górnej. Nie, tu. Tylko do całej. Ja włączę front, a później go wyłączę. Czyli włączę tutaj front. Dam OK. Pewnie zawiasy znowu tutaj wyskoczą. Mhm. Ale to nas to nie interesuje. O, tu wyskoczyły. OK. Bo teraz to mogę zrobić. Załączyć ten front. W takim podglądzie. Mam tu dokładną linię, po jakiej on by tutaj musiał być cięty, żeby te fronty tu ze sobą pasowały. Okej. Okay. Nie? I to są te 3 mm, cośmy chcieli. Czyli zaznaczam ten front, który chcę uciąć, robię cięcie i po prostu trzymam się tej linii. Jest na to inny sposób. Mogę prostopadle linie pomocnicze zrobić. Nie tak. Aha, bo ja nie wyrzuciłem tego jednego, czyli ten zostaje. A tego muszę delay usunąć. Nie wiem, czy mi się to udało. Zaraz zobaczmy. Tak. No jest. No ale to teraz wchodzę do tego korpusu, który tutaj był. Drugi sposób, tak jak powiedziałem, te linie pomocnicze. A teraz zaraz jakbyśmy pokażę. Jakbyśmy się złapali na przykład do blendy i na przykład jeszcze odjęli tam 3 mm, też by to wyszło? Też no by też wyszło. Można. No właśnie to są te linie. Ja bym wtedy zrobił tak. Staw. Rysowanie 2D może być linia i można w programie tu zrobić 3 mm, nie? O. O, jest prostopadła do tego, nie? Mam 3 mm i po prostu ją przesuwam tu. No, a my mamy 4. Z jakiego powodu? Już mówię, bo w automacie prawdopodobnie, jak mamy w tym ukosie, ja zostawiłem tam 4. Aha. Nie zwróciłem na to uwagi, nie? Tu we froncie. Myśmy tego nie poprawiali. Dokładnie. Tu jest wszędzie 4, nie? Tak. Czyli tu miałem wpisać 3. No ale to nie szkodzi. Pokażemy teraz drugi sposób. Ja załączyłem ten front znowu? Tak, załączyłem go. Za chwilkę. Frontu nie ma. OK. I ta moja linia pomocnicza zostanie skopiowana przeze mnie jeszcze raz. Ja ją sobie stąd wezmę. I teoretycznie mógłbym ją umieścić gdzieś tu obok. Na przykład tu. No teraz tak, ja wejdę do tego frontu samego, przywrócę go. Pocofiemy to wszystko, tak będzie lepiej. Będziemy się zastanawiał.
Ctrl E. Co my tu mamy? Co mi tu wyskoczyło? Podział frontu. Okej, ja nie mam żadnego frontu zabudowanego. Nie róbcie skrótami. To mówię od razu. To, że ja tutaj wchodziłem, to teraz sobie to popsułem. Nie? Trzeba wejść do tej szafki. Front. Podział frontu. No, coś tutaj się podziało. Dlaczego? Nie wiem. Nie mam na to czasu. Skopiuję to jeszcze raz. I teraz możemy zrobić te 3 mm jeszcze raz. Linia. Tu. Nie da się. Tu. O, jest. 3 mm. Dlaczego takie to jest przeklikiwanie? Bo wtedy mam pewność, że to dobrze zrobię. Czyli jeszcze raz wybieram w wyborze pojedynczym sam ten front, by mieć teraz pewność. OK. Wchodzę w edycję. Tu mam cięcie. Ja teraz na tych punktach tą linię równo poprowadzę i odrzucam górną część tego frontu. I tak to wtedy miało wyjść, nie? Aha, a ty potwierdzałeś to, że ci strzałki by padły normalnie lewym myszką, przyciskiem lewym... myszy, ja. Tak, ja wtedy musiałem nacisnąć całkiem inny skrót. Dobra. No. No te linie tu, czy one są potrzebne, to one w niczym nie przeszkadzają, ale ich nie potrzebujemy. Mogą się przydać przy następnych w sumie. Nie, bo już będziemy się trzymać tego, nie? No, jeszcze tam będzie ta szafka, co będzie miała ten kawałek prosty, chyba mi się wydaje, nie? Tam dalej, ale to zobaczymy. No, teraz co, usuwasz front? No, tutaj tylko przemienię ten podział frontu. Nie wiem, czy mi go na nowo nie włożę teraz, tak sobie myślę, czego nie zaktualizuję, ale zobaczmy. Aha, nie powinien, nie powinien, bo on te cięcie potraktował jak pewnie na formacji jako ukosowanie. Okay. Więc on tutaj jest jeszcze widoczny, więc raczej tego nie zmieni mi. Nie powinien. Ale gdyby coś się stało, tak jak teraz, i byście się zastanawiali właśnie, to co żeś mówili przedtem, że coś się podziało, już pół godziny się męczę, 10 minut wystarczy i wtedy telefon najlepiej do mnie wykonać. Do mnie, do Patryka, do Pawła, do Rafała, tutaj nas kilku jest i zawsze ktoś świetnie pomoże. No to jest, powiem ci, fajne, fajne to u was jest, że wy jesteście pod tym telefonem i jak faktycznie potrzeba, to jest ta pomoc, a nie żeby tam jakoś, no chyba, że są urlopy, no to wiadomo, że trzeba. Ale by też... zdarzają się takie dni jak na przykład poniedziałek albo piątek, gdzie jest naprawdę dużo tych zapytań, większych, mniejszych, więc tak czy inaczej ja zawsze staram się na koniec dnia oddzwonić, żeby nikt nie został bez telefonu, bez wsparcia. Bez telefonu. Teraz musimy ten jakby wziąć. Aha, nie, bo... Aha, tak, nie, nie wiem. wzięlibyśmy ten, front musimy przedłużyć. Bo tutaj ma być... Spróbujemy to zrobić na tym. Nigdy tego nie robiłem, szczerze mówiąc. Jak tutaj to łączymy? Tu nakładamy, tak? O, tak. Tu też. Tu też. Dół, nie, dół, bo ty chcesz ją całą zrobić, tak? Tu chcę, tak, chcę od dołu. Aż pod górę. Tutaj gdzieś będzie, nie? Tu. Ale, no, ale powiedz mi, jaka ona wysoka będzie, czy ja tam wejdę. Bo to jednak dla mnie tu jest duży, zrobimy ją tak samo wysoką, jak te tutaj. Aha. Te po lewej. Okay. Na przykład wysokość, nie? O, już pokazuję. Taką. Nie? I to będzie do podłogi. Do podłogi. 2150, dobra. No, tylko ona będzie tu nacięta, nie? Nacięta. Jeszcze tak się zastanawiam właśnie, czy nie komplikować sobie tego i ten jeden słupek chociaż zrobić niższy na normalnie, aby te co pod sufitem będą, to je ukosować. Bo teraz mi wyjdą znowu dwie szafki, które muszę ukosować, nie? No, to zależy od klienta, mi się wydaje bardziej. Jak długie ubrania ma, jak wysoki jest.
Tam możemy dać półki, bo powiedzmy... No to możemy go tu zmienić na 2 metry i dać zwykły ten korpus ten. No właśnie, zróbmy zwykły, bo ja się po prostu też chcę pozbyć jakichś niepotrzebnych. To jest też dla klienta zawsze lepsze, że będzie mógł za mniej czasu poświęcić, zapłacić, że tak powiem. Nie? Montaż wychodzi tak, no to moglibyśmy go na przykład pomniejszyć o tam... dyszkę, no o 10 czy tam, nie wiem. O 10. Tak jak żeby było, żeby pasowało i będzie dobrze. No to tu przynajmniej, żeby równo wyszedł, to tu musi być 36 przy minimum. To zostawmy tu 50. Dobra. Tu 50. Jak tu jest 50, to tu jest 45. No to o 100 mniej. Powiem ci, Marku, zrób więcej, bo na programie powiedzmy 36 to ci narysuję, ale my będziemy mieć problem, żeby to uciąć. No bo to zróbmy, będzie no to bardzo, zróbmy tu no. 300 mniej O, i tyle. tak jest, zróbmy 300 mniej i nikomu się nic nie stanie, krzywda, także wizualnie będzie wszystko super wyglądało. Fronty będą zasłaniać. No. Minus 300 i po temacie. Znaczy środki nie będziemy tam wypełniać, bo środki pewnie z tamtych poprzednich filmów, które są u nas tam na tym kanale, no to będziecie mogli sobie to jakby odświeżyć. To nie jest jakiś tam problem. Teraz się skupiamy tylko na tych skosach, jak to zrobić technicznie. No tutaj jest tak, że klientowi zostanie no 1,70 m. Jak najbardziej. Tutaj i powiesi, i jeszcze półki wyjdą. No, no tak samo teraz możemy... No dobra, zostawmy to. Włożyć tą narożną, nie? Aha, nie, nie tą. Nie, skopiujemy tą, co jest obok. No właśnie. No. Enter. No teraz tylko weźmiemy i przyłożymy tu. I tą wysokość jej przepiszemy, nie? Mhm. To jest linia frontu, to jest korpusu. I nam brakuje tutaj do wysokości dosłownie 7,5 mm, żeśmy to dali mieszać. Ok, no to wejdźmy w nią. Nie ten. To słuchaj, obniż ten korpus, ten co jest niżej o te 7,5, żeby się nie męczyć. A skosy już będziemy mieć porobione. Tego dźwignąć. No, czy tam, nie wiem, dźwignąć albo obniżyć to co... Dźwignąć trzeba do góry. Dźwignąć, no. No. Właśnie w skosach potrzebne są połówki stopnia. Inny program, tam trzeba przełączać, w innym programie trzeba przełączać, powiedzmy, żeby te połówki liczyło. Co potem sprawia bardzo dużo problemów. Tutaj nie mamy żadnego problemu, bo jest to program kadowski, nie? Także tutaj nie ma problemów. Teoretycznie chyba i ten front wyszedł nam. No, bo to jest przełożenie, bo mamy tą samą linię do końca skosu. Więc tak naprawdę będziemy tylko ewentualnie następną szafkę, to byśmy mogli ją dać już w całości, bo to już jestem w stanie wnieść tam. Ona to będzie miała tą wysokość, nie? Tu w tym najwyższym punkcie mniej więcej będzie miała 200. Tak. Tak. Ok, no to teraz weźmiemy to, co 3 razy uruchomiłem. Nie wiem, czy ta jest potrzebna. Nie, no dobrze, znowu. Jeszcze nie jestem. Chyba w ogóle nie będziemy używać. Nie będziemy jej używać, bo to żeśmy ominęli ten temat całkowicie. Jest, moim zdaniem jest bardzo dobrze, żeśmy to ominęli. Ok, no to weźmiemy to. Ja tu skos nam pasuje, tak. Dołożymy front, przedłużymy w dół i dołożymy nogi. No. I to w sumie w zasadzie. No tak. Bo ona jest i od tyłu dobrze ułożona. Aby front dołożymy teraz. 19. Tak. Czyli front, tak? Możemy wejść od razu i zawiasy przerzucić. Tutaj dobra. Żeśmy tam żeśmy tego nie robili, no ale to. To tu pokażemy, jak zmienić ten jeden zawias tylko, a reszta zostawimy tak, jak jest. Najpierw trzeba włączyć front, trzeba potwierdzić programowi, on go musi wczytać, bo teraz nie było nic. Okej. Okay. Nie? Okej. Okay. Teraz sprawdźmy.
czy ja wtedy przy ciachnięciu i ten korpus zaliczyłem. Może tak być. No, więc tutaj bym musiał wczytać front. To sprawdźmy tę szafkę, która tu była. Korpus, ukośnik góra. I teraz wejdźmy do niego. Załączmy mu front. Czy się jakiś pokaże? A No jest. Tutaj ma. No, musiałem też to tam pomylić. Czyli tak, tu 0. 0, nie literka O. A nie, tutaj opcje tego są trochę mylące, z tego względu, że te skosy, punkt magnetyczny tutaj nam wychodzi z tej formatki, która jest cięta. Więc te ukosy trzeba przyłożyć ręcznie. No, a tutaj już możemy sobie wpisać 0. I teraz wejść do frontu i go sobie poukładać tak, jak my chcemy. Czyli tu będzie nakładane, nie? Tak. OK. Sama wysokość. No, jest tu. No, a krótka wysokość będzie z drugiej strony. Lędę cokół, też stawiamy nóżki, nie? Tak. Nóżki były chyba 30. Czy o czym żeśmy zapomnieli? Chyba nie. Głębokość już jest Dodać szeroko. dodać 19 mm jeszcze Do do głębokości. głębokości. Jeśli my nie mamy podanego kątu, tylko krótką wysokość i zwykłą, to teraz jak tutaj bym to skopiował tą szafkę, samą szafkę, to musimy wziąć pod uwagę to, że tą krótką wysokość i zwykłą trzeba znowu podawać, bo ten skos nam się zmieni, nie? No, rozumiem. No bo tu będzie ta sama, nie? Dobrze myślę? Sobie Ta włączę sama. jeszcze, bo nie mam Ta sama. No, widoku. dokładnie. Tak, do blendy, no okej. Czyli tu jest nasza szerokość. Do blendy. Wysokość zwykła. Do podłogi. I krótka. Też jest mniejsze, nie? Czyli odtąd do podłogi. Zadziała? Musi. No musi, kurde. Nie ma opcji. Tak, i coś zepsułem znowu. Jeszcze raz Ale czemu? Wejdźmy. Czemu? Bo przepisały się zawiasy. Jeszcze raz niech policzy. Nie mam pojęcia czemu. To przez to żonglowanie tym frontem podejrzewam. Ale mogę się mylić. Aha, on tak by tu w ogóle nie miał tych miar zrobionych. No to zróbmy. 2, 2, 0, 0, 3. 3. Albo te zawiasy się mu nie zgadzają. Spoko, wyciągnijmy sobie, sprawdźmy. To widać, że no to jest wszystko na żywo. No właśnie, bo to pokazuje po prostu dwa jakby fronty, nie? Jeden do korpusu przerzuciło zawiasy, a front został jakby szeroki.
A może Marek spróbuj wyłączyć ten front i włącz go od nowa. Jak informatyce, dobra. Włączymy. A, no i włączymy jeszcze raz. I włączymy jeszcze raz. O, nie mam pojęcia, czemu tak się zadziało. Spróbuję go ręcznie. Albo może usunąć i wstawić. No, na łatwiej by było włożyć na nowo. Albo wiesz co, Marek, możemy spróbować, żeby pierwszą nadać szerokość tej szafce, a potem będziemy kombinować z wysokością. Może tu może inaczej to zadziała. Katalog, kuchnie, części, nie. Technika, drzwi standard. I tu gdzieś front standard, klik, klik. OK. Nic nie zmieniło. Dobra, to zrobimy tak, jak powiedziałeś, że najpierw co? Weź skasuj, skopiuj ten korpus, nadaj mu odpowiednią szerokość, taka jak powinna być. I potem będziemy te wysokości dopasowywać. A może zamiast kopiować po prostu wyciągniemy nowy i będziemy się... Albo nowy. Kąt, potem jest ta krótka, długa. Tu tak. A tu, no, odwrotnie. No i szerokość. Żebym te miejsca po przecinku nie powinny przeszkadzać. Ewidentnie nie chce nasz program tego puścić. Tylko dlaczego? Za wąski słupek? Nie wiem. Zaraz to sprawdzimy. Tak już może być. Może być, że Dajmy za wąski 290. słupek. No. To zostawmy Może te 290. matematycznie, chodzi o to, że może matematycznie się nie zgadzało, bo on jest teraz węższy, nie? Jeśli chodzi o te miejsca po przecinku tu, no na tym może cięciu tak. Tam. Mamy 294, nie? No to ciekawe. Mamy to nagrane, pójdzie do producenta. Proszę się nie martwić. No tylko, że z drugiej strony jak ja mam 38 setek milimetra, napisać, nie? Znaczy wyznaczyć, no to też mi się wydaje logicznie, to bierze pod uwagę ten program, nie? No, że no tylko, że zamiast tak, tak, że zamiast wywalić tak ten front, mógł napisać nie potnę ci tego, nie? No, w sumie to, tak, to coś takiego by mógł być, nie? Weź wpisz normalny wymiar. No. Utwórz cokół, setka. Dobrze. I 30. Tak. Tak, i to było 30. Tak. I te co nóżki, dobra.
I chyba I jakoś tam 30 głębokość setka. pewnie coś. No. No. Tu w tle widzimy przychodzącego szefa. Coś się dzieje, kurczę. No, klienci, którzy nie mają programu, chcą prezentację zobaczyć po prostu. No i tak by to miało ręce i nogi, nie? No, trochę te fronty nam tutaj napruły krwi. Dobra, ja wiem czemu. Faktycznie przez cięcie. Ja mam w programie nastawione i każdemu tak nastawiamy, że są dwa miejsca po przecinku, a on prawdopodobnie przy tym cięciu potrzebował trzech albo czterech. Można to włączyć, nie? I tutaj wszystkie wymiary, jest na przykład 51, 92, by musiało być na przykład, nie wiem, 2, 4, 6, 8 po miejscu, nie? Okay. Po przecinku. Okay. Albo nie wiem, 2, 1, 3, 7. No cokolwiek, nie? No. I tutaj będzie teraz korpus. Teraz robimy tak, korpus ten standardowy. Okej, okay, ale podskosem, no, ten podskosem skosowy jednym. Też znowu, nie? Tak. Ten. Tak, ten. I tu wysokość. Wysokość odtąd. Dotąd. Dotąd, tak. Szerokość ma być. Szef i tak będzie widać. Niech szef przechodzi. Śmiało. Dotąd, nie? Tak. I krótka wysokość. No to jest powtarzalna czynność, no to mam powiedzieć. Tak jest. Tak, to już żeśmy robili. To blendy, tak, dobra, bo teraz ma chwilę. Ale tam nie zmieniliśmy tego frontu. Bo to miała być 19. 19. Fuga. Tutaj 0 na dole. Dwójka, dwójka, trójka. No. A, i prawa strona, nie? Mhm. I nakładane? Tak. Ale jak wiszące tu. Tu, tak, jak wiszący. No, tą głębokość to potem poprawimy. Mhm. Żeby nie przedłużać to. Pyk. Nie jest dopasowane, nie? Tak. Jest okej. Okay. I tutaj taki malutki? I tu robimy, to już będzie. Tu robimy zaślepkę. Tak? Nie będzie schowka na nie, butów? Nie, nic w życiu. Nie chcę tam żadnych schowków robić, bo to jest bez sensu. Tam ma być tylko do linii, aby żeby pasowało. Tak, nie będzie w 100% pasowało, bo wiadomo, że... Czy ta zaślepka będzie miała z lewej i z prawej strony jakiś... Też... O 3 mm, tak. Normalnie jest imitacja tak, frontu. Ale... Imitacja frontu, okej. Okay. To my możemy w sumie wziąć to, tak teraz myślę. Wstawić szafkę i usunąć korpus. Usunąć wszystko. Nie, aha. Usunąć, zostawić lewą i prawą stronę, bo do czegoś aha. To trzeba przykręcić, nie? I tu tak samo zrobimy, nie? Że tu było 0. Tak, 2. 2. I 3. Prawa strona. Nakładane, jakby coś. Tu będzie tak. Ale my teraz co? Będzie ten front przykręcony. Znaczy, możemy to całe zostawić wokół i tylko dać głębokość. Co? Bez pleców. Bez podziału na wewnętrznego. Na 10. I tutaj dać głębokość na 100, nie? Tak. Muszę wyłączyć tu wieniec górny, no ale to będzie widać potem, nie? A tak będzie zaślepka taka szczelna. Tak jest, może być tak. Możemy nawet wejść do podziału wewnętrznego i tu dołożyć formatkę. Też na 10 i tu na 10, żeby ten front... No nie, no on będzie na jakichś prowadnikach albo
na jakichś blaszkach, nie? Pewnie. Tak. Dobra, to może zostawmy tak jak jest. Tylko tak, głębokość 100. Szerokość tutaj nam wychodzi odtąd. Znowu te miejsca po przecinku. Zobaczmy teraz, czy to wyjdzie. To 38 to tam dotąd. też było. Też było 38? Też było nie, 38. To zgumuję od razu. To No zgumuję od weź razu. 4, 40 zrób albo mniej. Dotąd. No i krótka wysokość. Krótka. Tu. Tu. Czy ja stąd wziąłem? Jeszcze raz tą wysokość wezmę? Chyba nie. No. OK. Zawiasy i ten, i uchwyt będą jeden na drugim. Śmieszne to będzie, ale. Ciut niżej. Tam chyba ci się źle złapało, no. Aha, no faktycznie. No to jest to, co przedtem zrobiłem też. Tak, tutaj jest. Tak, i tu podgląd. A, nie przełączyłem. To nic. No nic, to nie będzie z takiej wysokości, to nie będzie widać. No chyba by to No było to, i nie? dobrze. No i to będzie to i na dole cokół. Ale teraz powiedz mi teraz tak, mamy rozkrój, bo to też może będzie interesowało, jak wyciągamy te dane do pocięcia tych formatek. Możesz pokazać? Aha, gdybyśmy chcieli na przykład przedstawić na stolarnie. Na stolarnie, jak ma być ten Tak. front ucięty, no to w wyborze Tak. pojedynczym możemy sobie każdą formatkę z osobna. I tutaj różne wymiarowania są, nie? Jak ma być cięty. Albo jeśli. Zmiany. Jeśli jest potrzeba i możemy całego PDF-a wrzucić, to tak jak Tak. mam na filmiku. Konfigurator korpusu? Nie. Kuchnia w 10 minut. No bo front trzeba osobno, nie? Ale na Tak. przykład ta szafka. Tak, korpus. To w wyborze klikamy sobie wybór pojedynczy, wybieramy. Zaznaczamy wszystkie formatki osobno i Zaznaczamy. klikamy i. Jeśli tam wybór wyskoczy możliwość wyboru innych ustawień, to wybieramy płytę stolarską, czy płyta meblowa powinna tam wyskoczyć. To nam No. otworzy, chodzi o to, że otworzy nam wszystkie formaty naraz, formatki naraz. Klikamy sobie podgląd wydruku. No i tu ustawiamy, czy pasuje nam to. Pasuje, no to kolejna strona, nie? Pasuje nam to i tu jest pełny opis, nie? Strona lewa. Ma być tak, jeśli jest potrzeba. Nie wiem, tak powiem, pokazania to z innej perspektywy, bo tu widzimy coś jest, bo to jest z zewnątrz, nie? To my możemy Tak. sobie te strony tu dać, na przykład od krawędzi prawej, nie? I tam inne się powinny włączyć, nie? Że tutaj jest też cięcie pod jakimś kątem. Okej. Nie? No to chodzi, żeby właśnie to było dla. No to po prostu drukuje to do PDF-a i on, ile jest formatek, tyle PDF będzie miał strony, nie? Dobra, i to jest podział teraz zrobiliśmy na szafki, czyli ta szafka będzie miała swoje tam części do pocięcia. Dobra. Nie, No bo to dobra. wybraliśmy tą jedną, nie? Nie, można wszystkie naraz, nie? Ale to jest bardziej poukładane, nie? Bo zatytułujemy tego PDF-a ukośna. Szafka numer taka, czy Tak, jakiś tak, tam tak, numer tej tak, tak, szafki tak. i będzie To wiadomo. już każdy też osobno. Niektórzy tu zmieniają nazwy, że to będzie korpus 1, 2, 3, 4, 5, 6 i tak dalej. Tak. Niektórzy korzystają z tego naszego numerowania, cośmy ostatnio pokazywali. To na pewno będą wszyscy korzystać, bo powiem ci, że to jest mega przydatne. Bo naprawdę mamy trochę tych szafek tutaj, nie? Jakby to miało wszystko przyjść o nazwie bok, 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 góra, góra, wieniec górny, wieniec dolny, no to już człowiek by się To tutaj. też można te numerowanie na pewno włożyć w takim razie, tak szczerze mówiąc, bo damy numerowanie. Numeru części, przedstaw. OK. I wtedy jak ja wchodzę do tego PDF-a, to co tam wtedy pokazałem, nie? No. Na przykład o w tej szafce teraz. Nie?
Tam literkę I. Podgląd wydruku. To tu pisze 17-02. Też tutaj Czyli ta już nazwa. mamy. No, No, że super. nawet jakbym nie. Bo wiadomo, z jednego PDF-a przyjdą, pokroją. No nie, no bo warto numerować, bo przecież zamówienie już i tak przyjdzie. Jeśli my Tak. będziemy robić jakąś specyfikację, to tam nazwa tej formatki będzie. Wieniec dolny 1704, czy front 1704, nie? To jest takie usprawnienie, jeśli ktoś u kogoś zamawia, to potem przychodzą mu te kartki z tymi napisami, nie? Że to będzie front 1406, nie? 12 szafka, 5 element, nie? I tak dalej. A powiedz mi jeszcze, tak się technicznie zapytam, jeżeli teraz jest to przekazywane do rozkroju, to te elementy, które wychodzą pod skosem, one są zamawiane jakby w arkuszu zamówienia z naddatkiem jakimś tam? No tak, no, w arkuszu będzie długość napisana, to muszę uciąć właśnie, No. szeroko 73, tak. Tak. No i tutaj długość te 300. Nie, to utniemy, tak. Zaznaczamy formatkę. To musimy uciąć na tym łączeniu, co te szafki następne. Tak, tutaj. Tu. Tak. Tu. Tu musi być ucięte. To jest belka. Sobie to zaznaczę, to tu w projekcie mam ścianę. Chwilę. Ctrl D. Mówiłem, że to jest ta belka. I Tu tu trzeba będziemy uciąć. ciąć. Tak, czyli Tak, zaznaczamy tak. tą formatkę. Tak. Tą jedną formatkę. Edytuj. Tu mamy te cięcie. Jeśli my jedną formatkę utniemy w linii, bo teraz odrzucamy to albo to, nie, zostawiamy oby na zielono. OK. To wtedy nam się podwoiło. Tu jest jedna blenda, wyskoczy Aha, nam, to a też jest tutaj fajne. jest druga, nie? Na 2,5 metra już. I ona taka jest, no dobrze, no ale jeśli byśmy chcieli na przykład, żeby ta też była dłuższa o te centymetry, to musimy pamiętać, żeby tutaj dopisać te plus 100. Ona do góry, Rozumiem. O centymetr. Ona się tu wbije w nią. Dobra. Ale na zamówieniu już Jest będzie to. nadatkiem. Już będzie z nadatkiem, tak, nie? A jeżeli teraz bierzemy pod uwagę wieniec górny przy tej szafce pod skosem, to jak to jest potem rozwiązane? Wieniec górny przy szafce pod skosem. Tu? Tak, no mam. Tak, i one są zacięte, nie? No, jest I teraz, wieniec górny. i teraz Aha, jak na nie, przykład. to on przyjdzie tak, że ręcznie musimy sobie dociąć. To. Ale, no, ale on przyjdzie z dużym naddatkiem, czy to się gdzieś określa, Nie, czy nie, jak to to on przyjdzie? przyjdzie z takim. On tu będzie miał po prostu, jak popatrzymy, tyle, ile ma mieć. Nie? Aha. Czyli jak on tutaj jest cięty odtąd i tu odtąd, to on mierzy to po najdłuższej długości, nie? Dobra, okej. W korpusach tak nie jest. On przyjdzie, jak się poskłada, musi pasować. Dobrze, wiem o co chodzi. Tu już nie myślimy, że tam powiedzmy gdzieś jest, trzeba naddać i wymiar, tylko po prostu te skosy do zera ucinamy. Do jednej krawędzi zerowej, że tak powiem. Tak. Okej. No, że one będą pasowały, nie? One Tak, będą tak, tak. pasowały. Jak one przyjdą, to później tak. Żeby, no. No dobra, Marku, no myślę, że to tutaj temat jest jakoś tam określony. To, że na przykład mamy tam jakiś uchwyt, czy ta szafka nie dochodzi w tym momencie, no to nie jest jakiś problem. Najważniejsze tutaj jest kwestia, że widzieliście, jak to jest zrobione. Bo to dociągnąć można zawsze, uchwyt można usunąć. Jeszcze ewentualnie ten jeden zawias, jakbyś pokazał, jak go przesunąć, żeby nie reszta się nie przesuwała. No bo tak naprawdę to wszystko byśmy mogli już tu ustawić sobie według tej samej wysokości, przynajmniej te cztery zawiasy. Zawiasy tu w automacie są blumowskie wstawione pewnie. Nie, one są jako po prostu prowadnik i puszka. Czyli tu na Ok. przykład ta szafka w akcesoriach będzie miała raz, dwa, trzy, cztery, pięć prowadników i pięć puszek. Jeśli chcemy, możemy zamocować blumowskie. To jest kwestia nazwy, tak szczerze mówiąc. Okej. Zobaczę, czy uda nam się to tu w ten sposób zrobić. Podział frontu. Tu. Podzespół zawiasy.
Wchodzimy w inteligencję. I teraz gdzie to było? Zawiasy puszkowe to nie płytki, nie? Odbicie płytki montażowe też tu nie. To, że to są nowe i teraz ja zostałem bez słowa. A tutaj, aby pokaż nam może ten zawias jak obniżyć, bo mamy tutaj taką możliwość w tej chwili, żeby nie ruszać tych wymiarów poprzednich zawiasów, aby obniżyć te 80 na 120. Aha, dobra, teraz jestem tu, żeby to było. No, tutaj, tutaj, no. Czekaj. Bo my tu wpiszemy 120, to się obniży wszystko, nie? A chcielibyśmy 531, 531, 531? Tak, zostawić. OK. No, przełącz się. W ten sposób byśmy to tu musieli wpisać. Tam było 531, 531, 531, nie? Mhm. Jeszcze raz pewnie. Raz, dwa. No nie. Do jednego. To jest tak jak w tym 537, 531. Jak podział frontu. 531 okay. I na końcu musi być 1. Więc ja nie wiem, czy on wyjdzie. O, no, a ten tutaj wzięło tylko stąd, nie? Tak, to tutaj tak wyjdzie. No i pasuje. No i wszystko wiemy. No. Bo samą korektę na tych wewnętrznych można, to nie? W starych zawiasach robiło się to troszkę inaczej. Czy prościej? Nie wiem. Dla mnie to jest bez różnicy, nie? Tak samo możemy taki zawias, nie wiem, wyciągnąć, zapisać go w swojej bibliotece. Jak wiemy, że to jest kosowa i wiemy, że tam zawsze od góry dla bezpieczeństwa 120, no to projektujemy taki, nie? Zawiasy puszkowe, dobrze. No. A jeżeli chodzi o podmianę zawiasów przy tej nowej tutaj właśnie, bo to macie nowy ten interfejs tych podmian i tego wszystkiego. Tych zawiasów. To zrobimy krótszy taki materiał. No jasne. Żeby to był typ stricte pod to. No. Także myślę, że dzisiaj ten materiał mocny jest taki pod kątem tych skosów. Każdy się zastanawia. Jest jeszcze druga opcja skosów, gdzie nam zabudowa schodzi tyłem ze skosu. Ale to mówię, jeżeli będziecie mieć jakieś pytania odnośnie tego tematu, to najlepiej jakbyście napisali pod tym filmem, pisać w komentarzach, jeżeli macie jakiekolwiek tu pytania. My będziemy się do tych komentarzy ewentualnie odnosili lub zrobimy film. Więc naprawdę warto tam się odzywać, jeżeli macie pytania. No, tutaj jest zamiana z lewej, z prawej, to też nie jest jakiś tam problem. To wszystko program robi. Więc tutaj uchwyty, skasowanie uchwytu, wyłączenie ich, to też nie jest jakiś tam problem. No to każdy powinien sobie z tym poradzić. No. Z tym poradzić, dokładnie. Tak. Ja tutaj wejdę, bo nie potrafię na to patrzeć. Na te... No blendy, nie? No, no, no. I uchwyt, i zawiasy, i okej. No i super. Dobra, Marek, to dzisiaj byśmy mieli temat wyczerpany moim zdaniem. Widzimy się za jakiś czas, zobaczymy, co my tutaj dla was wymyślimy i też zobaczymy na wasze komentarze, co byście chcieli zobaczyć. No. Także piszcie, zachęcam. Też zachęcam do telefonów, się... czekam na każdego. No, no, także do zobaczenia. No i żebyście aby korzystali z tej wiedzy, bo to naprawdę my tutaj poświęcamy sporo czasu dla was, żebyście po prostu mieli z czego tutaj się uczyć. Pozdrawiamy, wszystkiego dobrego. Z tej strony Carlos Tocado i Marek z Paletekat. Do usłyszenia. Pozdrawiam. Cześć. Hej, hej.